Młodemu dałem, żeby zobaczył, jak to działa, a znalazłem ja znowu w tym samym miejscu tak naprawdę. Mamy kolejny amoniak, pewnie peniak, jaki to się zobaczy później. Zaraz tej, koło tej monetki, no to głupie, no jest, coś takiego jest, 72 był fajny sygnał. No niestety jakaś nakrętka. Około 56, ale taki delikatny sygnał, jak lubię czasem. Mnie to zaskakuje, co się znajduje. Podczęściej jest śmieć. No tym razem jest jakaś krągłość, jeszcze nie wiem co. Ten dziwaczny sygnał. Co? Rozmiarami to wygląda na jak 1 pi, ale do ostrości nie może złapać. W domku muszę zobaczyć. No nie jest to raczej srebro. Ładny 93-94. No niestety pucha. I to zaraz pod powierzchnią. Przysypana trochę liśćmi. I to wszystko. Czasem sygnałek jest naprawdę bardzo taki lekusieńki i bardzo łatwo go przegapić. No cóż, to się dzieje. O, tak być lepiej. Albo coś małego, albo coś głębiej. Ale to tak zwane pierdnięcie trzmiela, jak ja to mówię. Jeszcze sprawdzimy dip, czy coś się zmieni. Teoretycznie powinien być troszkę lepiej na programie dip. No jest. Od razu bije na 91. Także no ja po prostu nie wierzę, że to jakiś po prostu kawałek sreberka, papierka, czegokolwiek takiego dawało mi ten sygnał, ale wszystko na to wskazuje. No nie no, bije 27, więc coś mnie tutaj zrobiło w jajo. No ale czasem bywa i tak. Może tu. No 82. Dobra, pogrzebię tu jeszcze troszkę. Dałem się z tamtym. Nic już więcej nie mogłem znaleźć. Jakiś po prostu sygnał duch. Dosłownie 2 metry obok mam 86. I mam nadzieję, że tym razem to będzie bardziej obiecujące znalezisko. A przynajmniej nie znikające. Niestety fragment odłamka. Nic więcej. Szwendam się tu dalej z młodym. 92 ładnie bije. Znowu może to będzie odłamek, ale równie dobrze może to być monetka. Zaraz to będziemy sprawdzać. Nie udało nam się znaleźć sreberka. Bardzo dużo odłamków. Tutaj jakiś kawałek ołowiu. Z monetek są dwie. George VI. Taki stan lekko agonalny, jak to w lesie. Czasem, albo często. Coś tam go tu widzicie. Oraz Victoria, którą nie wiem, czy zauważycie ten. Muszę ją troszkę nawidrzyć. Może wtedy się uda. Pochlapiemy wodą. Może teraz coś zobaczycie, ale też nie sądzę, bo taka zabita. No musicie uwierzyć na słowo. Victoria tutaj jest. Także tyle ode mnie. Młody, chcesz coś powiedzieć? Ola! No niech będzie Ola. Uczymy się hiszpańskiego, więc jest dzisiaj Ola. Nie Ola dziewczynka, tylko Ola po hiszpańsku. To już wiecie sami sobie. Jak nie wiecie, to sobie przetłumaczycie. Na razie. Do następnego. Pa, pa. W miejskim zagajniku, strasznie zniszczonym. Zniszczonym dla nas, detektorystów, przez współczesną młodzież. Jest to mnóstwo śmieci tutaj jest. Współczesnych. Jakieś tam libacje alkoholowo podobne. Na razie znalazłem jedno pi. Tu jest jakiś fajny sygnał, kolejny na 93, który pewnie również będzie czymś współczesnym, ale po co ja tam to troszeczkę poszukam. Nie jest to duże. Drzewa są, no nie tutaj akurat, ale za mną. Są dęby, które naprawdę mają kilkaset lat i sam las również ma
sporo historii. Najbliższy kościół, który jest tutaj jakieś 200 metrów ode mnie, powstał w 1817 roku, więc może coś wiktoriańskiego wyskoczy, może nie, zobaczymy. Tak jak mówiłem, tutaj jest jeden wielki śmietnik. Kabel mi wyszedł po prostu, kawałek kabla. Także jeżeli trafi się coś konkretnego, to nagram, jeżeli nie, to szkoda czasu na filmy. No niestety w tamtym zagajniku był taki syf, że generalnie 1 i 2 pi, a reszta śmieciory, więc dałem sobie spokój. Przeszedłem kawałek dalej, tutaj mam pierwszy sygnałek to był. Jest to monetka, pewnie widzicie jak siedzi tutaj. Widzicie? Jeszcze nie wiem, czy stara, czy nowa. Cudów się nie spodziewam. Niestety. Miejsce strasznie zaśmiecone. Prawdopodobnie 1 pi. Te 100%.